Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Wielkimi krokami zbliżają się 102 urodziny miasta Zabrze. W tym roku świętować będziemy je przez 3 dni. Wielkie świętowanie rozpocznie się już jutro mocnym ekologicznym akcentem i potrwa aż do niedzieli. Na mieszkańców czekać będzie wiele atrakcji. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do tego, żeby tegoroczne Święto Miasta było naszym wspólnym świętem. Jest organizowane w zupełnie innej formule niż do tej pory, to znaczy będziemy świętować 3 dni. W piątek zapraszam Państwa na ekopiknik w Parku Miejskim przy ulicy Dubiela. Tu o godzinie 9.30 rozpoczną się warsztaty, gry i zabawy dla dzieci. Ale nie tylko najmłodsi mieszkańcy Zabrza będą mogli liczyć na urodzinowe niespodzianki. Później skupiamy się na szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będziemy mogli poznać, jak działa śmieciarka, zrobimy szereg eksperymentów, będzie z nami pszczelarz, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Od godziny 15 będziemy się skupiać na osobach dorosłych, będzie przeprowadzony wykład dotyczący różnorodności w ogrodzie, rozdamy również nagrody w 28 edycji konkursu Zielone Zabrze, także bardzo serdecznie zapraszamy. Podczas całego dnia będą przeprowadzane również konsultacje z naszymi pracownikami, będzie można uzyskać informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, do termomodernizacji budynków z wszystkich tych aktualnie obowiązujących i planowanych programach dofinansowań. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym wspaniałym ekologicznym dniu. W sobotę wokół Domu Muzyki i Tańca powstanie specjalna rozrywkowa strefa, natomiast wewnątrz Domu Muzyki i Tańca będziecie Państwo mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym koncercie Melodie Świata, którym uraczą nas muzycy zabrzeńskiej filharmonii. Będzie się wiele, wiele rzeczy działo, wiele atrakcji. Zaczynamy od godziny 11. Będzie mnóstwo atrakcji i dla tych malutkich mieszkańców Zabrza, i dla seniorów, i dla młodzieży. Nawet młodzież będzie miała swoich reprezentantów, bo będzie stoisko Rady Młodzieżowej i wiem, że już przygotowali bardzo fajne atrakcje. Będzie oczywiście stoisko Urzędu Miasta, też z różnymi aktywnościami. Będą nasze instytucje kultury. Teatr Nowy przygotował taki mini spektakl. Będzie stoisko Fortum, naszego sponsora. Jeszcze mini wesołe miasteczko. O godzinie 18 koncert Domu Muzyki i Tańca. Wiele atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. To jednak nie koniec świętowania. Zwieńczeniem 102 urodzin Zabrza będą niedzielne atrakcje. Na promenadzie areny odbędzie się piknik w rytmie firmy. To miejsce, które już w zeszłym roku zostało doskonale wykorzystane do tego, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli poznać lokalnych przedsiębiorców i wzajemnie. W związku z tym mam nadzieję, że będziecie się Państwo świetnie bawić. Oprócz tego, skoro świętowanie, to warto zadbać również o swoje zdrowie, ponieważ tegoroczne Święto Miasta organizujemy we współpracy z samorządem województwa śląskiego. W związku z tym powstanie strefa śląskie dla seniora, strefa śląskie dla kobiet, a także będzie można zrobić nieodpłatne badania w cytobusie, który nas odwiedzi. Na promenadzie Areny Zabrze już od godziny 13 czekać będzie moc atrakcji. Podzieliliśmy to wszystko na strefy. Strefa gastronomiczna, czyli coś na ząb. Strefa chill, chwilę relaksu. Strefa malucha, czyli bezpłatne dmuchańce, animacje, malowanie buzi, kolorowe warkoczyki, czyli wszystko to, co dla naszych maluszków będzie najlepsze. Oprócz tego strefa sportu, organizowana przez Aktywne Zabrze, wspierana przez Górnika Zabrze. Kropką nad i całego pikniku będzie już tradycyjny konkurs Eliminator, gdzie do wygrania będzie hulajnoga elektryczna o wartości 2000 zł i samochody z pełnym bakiem na weekend. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do tego, żebyśmy wspólnie obchodzili 102 urodziny naszego miasta. Z okazji 20-lecia istnienia Rady Dzielnicy Mikulczyce radni przygotowali mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Mikulczyca to przede bardzo prężnie działająca, rozwijająca się dzielnica. Pięknie rozwijająca się dla najmłodszych, bo mamy przecież tyle szkół i przedszkoli, które tutaj tak prężnie działają. Mamy społeczność lokalną, która bardzo dobrze współpracuje ze szkołami, z Domem Kultury i z
z społecznością sportową, bo mamy też piękny klub sportowy Sparta Mikołczyce. Także działamy tutaj bardzo prężnie, zapraszamy wszystkich tych obecnych, bo rozrastamy się jako dzielnica mieszkańców nowych, w osiedle nowe. Także jesteśmy tutaj dla Was, a Wy bądźcie też dla nas. 20-lecie Rady to powód do świętowania. Bardzo duży powód do świętowania. Zaprosiliśmy wszystkich naszych gości, byłych radnych, władze miasta, wszystkich współpracujących z nami lokalnie, uczestników na tą imprezę, całą społeczność Mikołczyc właśnie po to, żeby odwiedzili, zobaczyli, poświętowali z nami, bo to 20-lecie jest tak cenne, ważne dla wszystkiej, całej społeczności, tak i dla nas, tak i dla nich. Rada dzielnicy jest różnorodna, bo są to osoby, które wywodzą się z różnych kultur, z różnych środków. Natomiast tak jak pracujemy, tak jak działamy, myślę, że potrafimy coś zrobić wspólnie. I ileś projektów ciekawych rzeczywiście żeśmy przygotowali, wygrali, zrealizowali, także myślę, że jest okej. Przychodzimy posłuchać muzyki, popatrzeć. Po prostu jest fajnie. Dzisiejszy festyn jest z okazji 20-lecia Rady Dzielnicy. Powód do dumy dla Was? Oczywiście, już tyle lat tu mieszkam i bardzo się cieszę, bardzo lubię Mikołczycę. Wspaniali ludzie, no super jest. Co takiego fajnego tutaj jest dla dzieciaków, dla Ciebie? No zbiórka też, psitulnie jest fajna. No dmuchańce. Można wygrywać jakieś vouchery na różne jakieś atrakcje. Fajne są takie festyny? Bardzo fajne. Też można dużo rzeczy wygrać. To jest fajny czas, żeby spędzić dobrze czas sobie z rodziną albo no, z koleżankami, tak jak my. Bardzo mi się podoba. Zbiórka jest dla powodzian. To też mi się bardzo spodobało, że jednak pomagają takim zwykłym festynem ludziom. W minioną niedzielę odbył się spacer historyczny po starym cmentarzu parafii Świętego Andrzeja. Podczas zwiedzania uczestnicy wysłuchali ciekawych historii związanych z tym miejscem oraz mieli okazję zapoznać się z działaniami w ramach realizowanego projektu, który ma na celu sprawowanie pieczy nad nekropolią. Jestem Zabrzanką z dziada pradziada i wszystko, co tyczy się Zabrza, to bardzo mnie interesuje, a to ma taki sentymentalny, ponieważ tu są też pochowani moi przodkowie na jednym i na drugim cmentarzu. Także chciałabym się coś więcej dowiedzieć o historii. Będąc dziewczynką, to myśmy tu już w szkole sprzątały, bo to było całe zarośnięte i tak dalej. No ale zawsze tu patrzę w tę stronę i idę tam poświecić tym, których znam. Znajdujący się pomiędzy ulicami Wolności i Staromiejską, stary cmentarz parafii Świętego Andrzeja to miejsce szczególne. O jego historii można było usłyszeć podczas spaceru historycznego śladami mieszkańców miasta, zorganizowanego przez Fundację Stary Cmentarz w Zabrzu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Zawsze staramy się dopasować ten program zwiedzania do aktualnego hasła przewodniego. W tym roku hasłem przewodnim jest takie hasło Szlaki Sieci Połączenia i to na razie się wpisujemy i taki jest program zwiedzania. To jest cmentarz, który już jest taką kapsułą czasu od 50 lat w niezmienionej formie. Ma już 125 lat dokładnie w tym roku. No, ma charakter zabytkowy, gdzie mamy dużo świadków historii. Na pewno warto to zachować i tak jak w fundacji mówimy, że ratujemy dziedzictwo Zabrza. Społeczeństwo, chociaż tutaj mieszkające niedaleko, dowiaduje się o tym, co tutaj się działo i dlaczego to było niszczone na przykład. Ja uważam, że warto, bo warto poznać swoją małą ojczyznę i wiedzieć o jej historii. Jestem z tej parafii, mieszkam całe życie w Zabrzu. No i powiem szczerze, człowiek tylko słyszał, że jest to jeden z najstarszych cmentarzy w naszym regionie. No i bardzo fajnie poznać trochę historię, życie, może powiedzieć też i kulturę tego miejsca. Tak jak tutaj osoba, która nas oprowadzała, mówiła, jest to miejsce przechodnie. To mówią niektórzy na skróty. Wiadomo, jak jest na przykład Wszystkich Świętych, czasami człowiek zapalił ten znicz, ale nigdy po prostu człowiek nie mógł usłyszeć tej historii i po prostu tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Już w tych Europejskich Dniach Dziedzictwa parę razy uczestniczyłem, więc interesuje mnie historia Zabrza, więc jestem. To jest miejsce panu znane? Tak, tak, ja tu niedaleko mieszkam, także dlatego mnie to interesuje. Pracy jest bardzo dużo, potrzebujemy też bardzo dużo wolontariuszy, więc jeżeli ktoś chciałby nas pomóc, to jesteśmy bardzo chętni. Warto zaznaczyć, że oprócz mnie dzisiaj to pracuje jeszcze 13 wolontariuszy. Prace są i fizyczne i takie umysłowe, czyli na pewno organizujemy wiele możliwości, jak się znajdą jakieś szkoły, sprzątanie cmentarza. Prowadzimy też prace edukacyjne, prace takie archiwalne, więc szukamy informacji o różnych osobach, które są tu pochowane. Dzisiaj na przykład jedna osoba z jednego grobu przyszła, prawnuczek, gdzie się okazało, że ma zdjęcie prababci z jednego grobu, który jest bardzo charakterystyczny, więc ratujemy dziedzictwo Zabrza, żeby to zachować do przyszłych pokoleń.
dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.